takiego. Po prostu chciałbym porozmawiać w tym zacnym gronie o tym, co ostatnio zamordowaliśmy. No to jeden z wojów klepie cię potężnie w plecy i mówi: oho, my tylko dzisiaj położyliśmy całą wielką smoczą armię, która wdarła się do tego planu. Drugi mówi: ha, jedna smocza armia, a spróbowałbyś walczyć z dwoma wielkimi armiami Bariaurów, które nas zaatakowały. O, patrz, tam siedzą, świetna walka była. I zaczynają się przerzucać w ten sposób tymi. Okej, więc zwracam się do niziołka. A ty? Ja mam zwykłe mordować istoty, które zadają za wiele pytań. Na przykład jakich? Ale dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego? A po co? A dlaczego? Wiesz co? On wstaje, patrzy ci głęboko w oczy i chyba będziesz musiał rzucić jakiegoś Defy Danger. Jeżeli to jest coś na umysł, to jest plus Wisdom, bo Wisdom jest na Mental Fortitude. Nie, to będzie... Chyba najbardziej by Enduring. A, to no, też może być. Że który zwrok spuści pierwszy. Nie, to on rzuca konkretne lodowe zaklęcie. Dobra. Okej. Czujesz, że on robi coś z twoim ciałem, sprawiając, że ono zaczyna zamarzać od środka. Dla normalnego śmiertelnika to by było zabójcze. Natomiast ciebie unieruchamia w jednej formie, która w tym wypadku jest z grubsza humanoidalna, jeśli się nie mylę. Nie starałeś się nie wyróżniać z tłumu, prawda? Tyle idzie z przysługi dla Lokiego. Przynajmniej dopóki nie odtajasz. A to szybko nie pójdzie, ponieważ to zaklęcie lodowe było naprawdę złożone. Okej, więc w takim razie podchodzę do niego bliżej, obejmuję ramieniem i mówię... tylko cicho, coś ci nie wyszło. Patrzę na ciebie zmrużonymi oczami. To nie jest jeszcze wszystko, do czego jestem zdolny. Jeżeli dalej będziesz mi przeszkadzał, to mogę ci pokazać prawdziwą potęgę jednego z dworzan Królowej Zimy. Dlaczego? Och, tak. Zadrapuję go. Próbuję go zadrapać ostrożnie tym paznokciem. Tylko chciałbym z tobą porozmawiać kiedyś jeszcze. Zapamiętasz mnie, prawda? Wiesz co? Kurde, nie ma dobrego ruchu, żeby to zrobić. Znaczy, on go próbuje zainfekować? Tak, próbuję go zainfekować i zastanawiam się... Nie wiem... Wiesz co, to rzuć z charyzmą, żeby się nie zorientował, co robisz. Bo to jest coś w rodzaju manipulacji. No, zgodzę się. Okej. Czy kostki mnie pokochają? Jest! Raz ci się udało.
Zainfekowałeś go. Okay. Nie wiem, o co chodzi. Nie, to spoiler trochę jest, więc... To jest duży spoiler. No, tak. Dosyć. Jak doszedasz, to zrozumiesz kiedyś. Wracam do Cymoril w każdym bądź razie. Tak. Cymoril Damask, czy wy rozmawiacie o czymś w międzyczasie? Tak. To chyba bardziej pytanie do Damaska. Tak. Możemy. Czy Damask, masz coś do powiedzenia na temat zaistniałej sytuacji, bo wcześniej nie miałeś okazji? Tak. Po prostu pytam, czy jest na to gotowa, czy... i tak. Czy jakoś pomocy, czy... robić... Naprawdę tego chcę. Halo? No, słyszę. Po prostu widać, że namyśla się długi czas. Po czym wiesz, miałem bardzo uczącą rozmowę przed tą ucztą. Ile mogę ci powiedzieć, że na razie nie wiem. Czy ona bym tego chciała? Nie wiem, ale wiem... Wiem, że... jakby to powiedzieć... Jak była nasza dyskusja wcześniej o tym... o dworze zimy, dlaczego ciągle im służę... że niby w dworze lata byłoby lepiej... Małżeństwo, oczywiście to mówię cicho, tak, żeby reszta jeszcze nie usłyszała, bo to nie jest ten. Małżeństwo z synem albo z jednym z synów Odyna. Mami. I jakby stanie się częścią ysgardzkiej rodziny, jak podejrzewam. Chyba zgodzi się, że to na pewno jest lepsze miejsce niż dwór zimy. Lepsze miejsce też niż dwór lata. Widać tak. Wszystko, co ma swój początek, musi mieć pani, koniec. Pani domowego ogniska, która ja powiedziała mi bardzo mądrą rzecz. Tutaj... no cóż, oni nie mówią zagadkami. I faktycznie wierzę, że tutaj mogę mieć normalniejsze życie. Jakiekolwiek ono będzie. Wierzę, że może część rzeczy, które zrobiłam w przeszłości, będę w stanie odkupić, bo jakby nie było, jej alignment jest praworządny. Mhm. A bycie częścią Ysgardu na pewno da mi pewne błogosławieństwo albo moc, aby wesprzeć ciebie i resztę w nadchodzących wojnach z awianami i cieniami. Co w sensie tak, że przyczyni się do tego, że będę dalej chroniła moją córkę, nawet jeżeli ona potrafi zachować, dbać o siebie. Zginąłem jej głową i jeśli to jest twoja decyzja, już... Dla mnie zawsze będzie moim dzieckiem. Nie będę nic. Naprawdę, Dawas, to po prostu to odpuścisz? Nie no, zobaczę jeszcze, ale... Co będzie, nie? Pustogłowa nastolatka mająca 150 lat. Jep. A ja mam na myśli Joraha w tej chwili. Pustogłowa nastolatka z kompleksem w zbawce. To przecież Daenerys. No, tak, wiem. To jest... Jak można jej kibicować? Ona na początku jeszcze była okej, ale później się strasznie zepsuła. Zresztą się opowiadasz, ale nie zaczynajmy całej dyskusji kolejnej godziny o razem grze o tron. To już to jeszcze się nie skończyło, więc... No, jeszcze wiele się może zdarzyć. Drugam. Nie wiem tak, co.
Zwłaszcza, że mówiłeś, że ile wchodzi ta twoja kontrola, Janusz? Godzinę? Cztery? Godzina. Godzina. Świetnie. Czyli mam jeszcze godzinę, żeby zabić Cymoril. Spoiler alert. Jakbym się nie spodziewał, po co on tu jest. No tak. No już pomijam fakt, że nie jest w stanie mnie zaskoczyć, bo taki mam... Mhm. O, jak mu jebnę niukiem, to kurwa nic z niego nie zostanie. No dobra. No dobra, Thor nagle uderza mocno kielichem o stół i mówi: no, pojadłem, napiłem się. Bitka dzisiaj też nie była najgorsza, choć wasi stosowni goście troszeczkę mnie uprzedzili. Ach, teraz warto byłoby zatańczyć. A w związku z tym, jako że mamy na naszym dworze wyjątkowych gości, pani Cymoril, czy zechcesz ze mną zatańczyć? Tak, i jest po prostu widać jakaś sekunda przerwy, po czym jakby wstaje, dyga jakby kłania się, ależ oczywiście. I jakby podaje rękę, żeby poprowadził do tańca. No dobra. Damask, co ty na to? A co mogę zrobić bez przesady? Well, możesz na przykład się gotować we własnej wściekłości i bezsilności. Mogę się upić. Możesz. Jakby co, to jak przychodzę obok Cymodl, to tylko wucam jej cicho niziołek z dworu zimy wśród gości. To ma tyle sensu. Dobra, Tadeusz, a ty gdzie poszedłeś? Gdzie ja mogłem pójść? Poszukać swoich starych kolegów. Których już nie ma. Tak. Ale tu spokojnie mogę ich spotkać. Wiesz co, w miarę jak idziesz wzdłuż tych stołów, to dostrzegasz, że nie wszyscy są ubrani po wikingowemu. Jest wielu żołnierzy w zupełnie innych zbrojach z zupełnie innymi insygniami i nagle znajdujesz jedną, która szczególnie ci... Tak. No, dosiadam się. To co się tam dzieje dalej, to pewnie sobie przypomnę następnego dnia. Tak. O ile coś nie rozbije. Nie, wiesz co, pierwsza reakcja jak się dosiadasz, to jest takie... Zaraz. Tadeusz? Zestarzałeś się, stary. A patrz, a ty w ogóle. No, takie zalety bycia martwym. Ale powiem ci, że niedługo i na ciebie zacznie działać to miejsce i znowu będziesz wyglądał jak za najlepszych czasów. Pamiętasz jak wtedy, jak tłukliśmy się z tymi orkami? O, stary. No cóż, chyba mam wrażenie, że trzeciego dnia bitwy nie do końca wiem, co się tam wtedy stało. O. A, w trzeciego dnia tamtej bitwy, no wiesz... Niewiele z ciebie zostało. Rozerwało się. Tak. Znalazłeś super rozrywkę. Tak, Dobra, bez takich żartów. Nie, widzisz zaledwie kilku swoich, powiedzmy, starych znajomych. No tak, ale ogólnie rzecz biorąc, Tadeusz przesiada się i zaczyna... Tak, znaczy nawet mówią ci, że w sumie są trochę zdziwieni, że tak niewielu was trafiło tutaj. Znaczy, Tadeusz nie dziwi się aż tak bardzo, bo domyśla się, że to jest niebo bardziej dla takich heroicznych wojowników. A on jednak... Nie do końca, to jest dla wszystkich, którzy lubią bitkę. A, no.
A on się raczej był częścią takich regularnych armii, gdzie nie każdy się zwyczajnie nadawał do tego. No właśnie. Nawet jeśli by to byli profesjonalni żołnierze, to nie każdy po prostu to lubił. Tak. Nie każdy miał to w sercu. Ale ogólnie rzecz biorąc... No, oczywiście pytają, a jak ty zginąłeś? Mi się jeszcze nigdzie... Znaczy, ja się jeszcze nigdzie nie wybrałem. Patrzą na ciebie zdziwieni. Ha! No to daleko zaszedłeś, skoro podróżujesz po tak dalekich światach. Czy za życia. Czasami się zastanawiam, co poszło nie tak. Zaczęli się śmiać. Tak. Tak, chciałeś zawsze tylko prostego żołnierskiego życia. O, nie zawsze, uwierzcie mi. Zresztą opowiadałem wam. Jak no zaczyna. Dobra, to dalej, zaczynacie wspominać tak, stare takie dzieje. Tak, właśnie takie typowe wspominki. Tak, przy dużych ilościach alkoholu. Dokładnie, co coraz mniej składne. A pamiętamy. Dobra, Okej. Dobra. Dobra, myślę, że jeszcze z pół godziny do godziny będzie trwała sesja. Mhm. Pasuje wszystkim to? Tak, tak. Ja mam jutro na 12, więc mogę trochę posiedzieć, ale jak Bryland musi kończyć, to nie ma co przyciągać. No, ja teoretycznie o 6.30 muszę wstać, coś koło tego. No ja też muszę wstać o 6.30, więc... No, ale dobra. To... Spoko, do godziny mam czas. No. Okej. No dobra, no to po tym jak Cymoril z... sobie potańczyli. Tam sporo par oczywiście też się zebrało w drugiej części sali, gdzie jest właśnie miejsce do tańczenia. Wszyscy wracają do stołu, zrobiła się chwila ciszy, bo ci co się mieli nażyć, to już się trochę nażarli. Ci co się natańczyli, to teraz piją i się odpoczywają. W związku z czym Odyn wstaje, prosi o chwilę ciszy. I robi się tak dziwnie, bo jak okiem sięgnąć wzdłuż stołów, zapada cisza, też nieprzeliczone tysiące, dziesiątki tysięcy, miliony ludzi siedzą cicho i słuchają Odyna, który mówi krótko: nasi goście przybyli tutaj, eskortując dworzankę królowej Mab, jak niektórzy z was wiedzą, królowej Zimy z Fej. Bardzo stare układy, jakie są były zawarte między naszymi dworami w czasie wojen z lodowymi gigantami, sprawiły, że dziś dworzanka Cymoril dołączy do nas, o ile oczywiście zgodzi się, jako narzeczona mojego młodszego syna Lotiego. Wiedziałem. Loki tak siedzi z wielkimi oczami. Ej! Wait, what? Thor uśmiecha się i klepie go po ramieniu. To teraz troszkę mnie zaskoczyłeś, bo cały czas zapominałem, że przecież on też się liczy jako syn. No właśnie, ja na przykład też się zastanawiałem, który to z synów będzie. I coś tak może czułem, że to będzie Loki, bo Thor byłby za bardzo oklepany. Nie wiem, ja ten cały czas myślałem o Thorze, bo właśnie zapomniałem, że przecież Loki to też jest syn Odyna. Chyba. Nie pamiętam, jak to dokładnie szło. Dobra, czy Odyn mówi coś jeszcze po tym dalej, czy jest jakaś opcja, że nie wiem... Tam krótkie tam gadanie i kończy na tym. Tak, że mamy pani nadzieję, Cymoril, że małżeństwo to zacieśni więzy i tak dalej. Tak. Jak Loki wygląda? Zaskoczony? Mile, niemile? Tak, wielkie oczy i takie what the fuck. Ale tato! Ale taki, nie, taki tak, niemile, że nie chciałby... Mam dopiero 10 tysięcy lat, jestem na to za młody. Okay. Daj mi jeszcze trochę czasu. A to, że kurde... No, jeszcze coś tam Odyn rzucił jakimś takim żarcikiem, że to pomoże mu się trochę ustatkować i skończyć z tymi głupimi żarcikami. Tak. Okay. W tym momencie... Ja chcę przypomnieć, że Loki ma już dzieci na utrzymaniu, na przykład Sleipnira. Dobra, tak. w tym momencie widać, jak zapala mi się... Że nie nawet o Hel. Tak. Mogę? W tym momencie można by, jakby ktoś patrzył w odpowiednim kątem, to by widać, jak się zapaliła taka świeczka nad głową Damaska.
I jak już każdy zaczął, nie wiem, jak już normalnie gwar normalnie zaczął po całym pomieszczeniu, w całej sali już z powrotem wrócił gwar, to tak podchodzę do Lokiego z tym, z gratulacjami i tak nachylam się do ucha i może chcesz, może ci pomóc? Jest, no dobra, to nam wszyscy po kolei, ten Loki cały czas jest totalnie nie jest w stanie wykrztusić słowa, więc już nam po kolei do niego podchodzą, poklepują go, gratulują. Rodzina, przyjaciele, bliscy dworzanie i tak dalej, i tak dalej. Odyn obserwuje to z lekkim uśmiechem, ty podchodzisz i właśnie mówisz, może ci pomóc, on tak, świetny pomysł. Mogę rzucić proste zaklęcie, ty będziesz wyglądał jak ja, a ja jak ty. Ale to chyba będzie... To jest dość długoterminowe rozwiązanie, wiesz. Na stałe, oczywiście. Chyba, że masz lepszy pomysł. Mogę cię wezwać na pojedynek. Nie, poczekajcie do ślubu. Czy ktoś ma coś przeciwko? Ja mam! Tak. Nie wiem, to ty pewnie znasz bardziej. Loki tak patrzy i naprawdę uwierzy, że ktokolwiek tutaj... Znaczy naprawdę myślisz, że ktokolwiek tutaj uwierzy, że ja, mistrz magii, bóg czarnoksięstwa, jest w stanie przegrać z tobą? Jeśli ograniczymy walkę do fizycznego starcia. A zresztą ty lepiej znasz... On tak lekko wypina pierś. Jestem Ysgardczykiem. Okay. Po czym lekko się zapada, no ale z drugiej strony rzeczywiście trochę mniej trenowałem z mieczem. Zresztą ty lepiej znasz zwyczaje dworskie u was. Jesteś mistrzem? Wymyśl coś. Dasz radę. No, powiedziałem, mogę was pozamieniać. Znaczy, mogę nas pozamieniać. Poczekajmy z tym do ślubu, dobra? Zapomniałem na ciebie i zaczął się śmiać. Więc tylko o to ci chodzi. To aż tak widać. A to pies na baby! Też się zaczynam śmiać i mówię, to aż tak to widać. Taki odetchnął ciężko, pokręcił głową. To jest dziadek. Co? Czekajcie, pole chyba właśnie. Szczerze czułem, Bryl, że pierwsze jak pójdziesz do Lokiego, to coś on... Albo ty rzucisz, albo on walnie coś właśnie z iluzjami i zamianą miejsc. Jakie rogi? Znaczy, wiem w tym na hełmie, ale... No, mówi się, że się komuś dorabia rogi. W sensie, że... Dobra, jestem. Dobra, to... się to... z rogaczem. Damaski Loki kontynuują kminienie czy coś. Knucie właściwie. Nie, nie macie za dużo czasu, bo już następni się tam tłoczą, mówią. W końcu Loki, hej, chwila wszyscy. Mogę mieć jakieś coś do powiedzenia na ten temat? Nie. Odyn i Freya obserwują go z takim, wiesz, z zainteresowaniem. Loki westnął głęboko. Nie ubliżając ci panicy Moril, ale nie sądzę, abym był gotów na taki krok z osobą, której ty bardziej nie znam. Wydaje się to zrozumiałe. Nie jest to dla mnie zupełnie okej, że tak po prostu mi to narzucacie. Odyn podszedł do niego, szepnął parę słów na ucho. Loki trochę bardziej zbladł, mimo że już był raczej bladawy. Po czym westnął ciężko, aha, chyba że tak. No dobrze, czyli mogę się zgodzić, że okres narzeczeństwa będzie trwał z pół roku, żebyśmy mieli szansę się poznać.
Odyn tak patrzy w kierunku ciebie, Cymoril, i pyta, więc pani Cymoril, czy ty zgadzasz się na darzeczeństwo? Patrzę na nią tak. Po prostu patrzę. Nic, po prostu normalny wyraz twarzy. Jest naprawdę ciężka, widać jak na myśli, chociaż to tylko cisza trwa parę sekund, to ma wrażenie, co może jakby wieczność miała w jej głowie. Ja, chwila, walniemy jeszcze czymś innym. Jakie ja mam... Nie, to kurde, Damask ma do mnie love interest, nie ja do niego.